Dzisiejszy świat mówi nam o tym, że to ty decydujesz, w jaki sposób i czym umyjesz swój samochód. Ty decydujesz o tym, jaki proszek wsypiesz do pralki. Ty decydujesz o tym, jak będziesz się jutro ubierał. Ty i ty decydujesz. Wszystko zależy od ciebie. Jak co roku siądziesz do wigilijno-świątecznego stołu. I także ty zadecydujesz, z jaką świadomością do tego stołu będziesz siadał. Co do tego stołu przyniesiesz? Czy przyniesiesz smutek, rozgoryczenie, frustrację, jakieś dziwne myśli nieposkładane, może jakieś problemy? A może siądziesz z nadzieją, z poszukiwaniu nadziei u tego, który narodził się w Betlejem, u tego, który stał się prezentem dla każdego człowieka, który dał nam Bóg, byśmy zostali uratowani, byśmy zostali zbawieni, byś ty został zbawiony. Bo ty decydujesz, z jaką świadomością siądziesz do tego wigilijno-świątecznego stołu. Jeżeli ty decydujesz, a ty decydujesz, to mam dla ciebie wyzwanie. Co weźmiesz z tego stołu i z tych świąt? Te święta będą trwały, jak co roku, bardzo krótko. To zaledwie 3 dni. Wigilia, Boże Narodzenie, drugi dzień świąt. Może na chwilę zapomnisz o otaczającej cię rzeczywistości. Może na chwilę zapomnisz o problemach. Ale to znowu ty zadecydujesz, czy zmienisz coś po tych świętach. Czy dasz się zmienić temu, który przychodzi, Jezusowi Chrystusowi. I ty decydujesz, z czym pójdziesz w świat, z czym wstaniesz od tego stołu, jaki będziesz. Chcę ci życzyć błogosławionych świąt, przemyśleń i zmiany w twojego życia, które będzie widoczne nie tylko na chwilę przy stole, ale później w całym roku. Niech Pan Bóg ci błogosławi. Błogosławionych świąt.